Witajcie, kolejny odcinek z serii o popularnych bzdurach i mitach historycznych. Ubrałem się jako hiszpański dworzanin z XVI wieku, ewentualnie początków XVII, dlatego, że pierwszy mit, który będę zgodnie z tym, że zawsze się, znaczy zawsze, czasami się ubieram w to, co jest związane z pierwszym mitem na liście. Usypało się kolejnych 10 mitów, więc powstaje kolejny odcinek. Przy okazji, jak Wam podobają się, podoba wam się ta seria i inne moje serie, to zawsze możecie mnie wspierać. Wiem, że teraz trzeba się reklamować i przypominać o sobie, więc chociaż przychodzi mi to z trudem, ale tu nawet sobie zapisałem w zeszycie, żeby to zrobić. Także, także jest możliwość zakupienia książek. Finalizujemy z historią Francji, bez mitów. Powolutku. I jest. No i jest też link do Patronite. Wiem, że ta seria jest dosyć ceniona na tych bzdurach historycznych, dlatego, dlatego się cieszę i, i będę w to mocno tutaj zapisywał. Teraz zapisuję w tym zaszycie każdy mit, jaki jeszcze. Wydaje mi się, że nie omówiłem. Możliwe, że się tam pomylę w którymś momencie i któryś mit omówię ponownie, no ale to już trudno. Natomiast tak, kiedyś może za parę lat powstanie z tego jakaś książka, ale to za parę lat raczej to muszę się zastanowić, bo ja nigdy w ten sposób ja chciałem raczej pisać historię rozmaitych krajów w taki sposób, żeby mity z niej usuwać, a nie spisywać mity i odpowiadać na nie, czyli nie robić książki. Pod tytułem 20 mitów o, tylko raczej taką historię, w których bzdury byłyby pod znakiem zapytania, takim, jakim się należy, podane, albo wręcz obalone, ale generalnie zachowuje ciągłość, bo ja cenię tak zwaną właśnie ciągłość procesu historycznego i cenię też to, żeby omawiać wszystko wyłącznie chronologicznie, ponieważ. To, że najpierw omówimy politykę religijną, na przykład, kogoś tam, a potem politykę zagraniczną, a potem politykę gospodarczą, nie ma czegoś takiego. Każdy kraj ma na przykład skąd wziąć pieniądze na tą politykę zagraniczną? No, dlatego, że na gospodarce się zarobiło albo nie straciło. Więc to wszystko jest połączone religia jest połączona z polityką, ekonomia jest, więc nie ma czegoś takiego. Takie szufladkowanie jest wprowadzaniem gotowym jakby do nowych mitów. Na przykład z koronnym przykładem jest Henryk Wisner, który wytoczył ciężkie działa przeciwko polityce Zygmunta III Wazy na wszystkich poziomach, po czym generalnie koncertowo olał te swoje własne zastrzeżenia. Nie, nie umiał wyciągnąć wniosków ze swoich własnych zastrzeżeń. Nie? Henryk Wisner, to jest biografia Zygmunta III Wazy. Też pasuje do tego stroju, a propos. E, dobra. Co dalej? Czy zrobić serię o hit, historia i teraźniejszość? No, właściwie, seria historia i teraźniejszość to jest cały mój kanał, to jest historia i teraźniejszość. Dobrze, pierwszy mit. Pierwszy mit to to, to że jest coś takiego. Ja już kiedyś o tym trochę glimpsnąłem, ale. Mm, że jest coś takiego jak protestancki kolonializm i katolicki kolonializm. Mówiliśmy o tym Łukasza Głogowskiego, ale może nie każdy obejrzał i ja o tym przypomniałem. Jest taka teoria głoszona bardzo chętnie w katolickich krajach na zasadzie, że nasz katolicyzm, nasz kolonializm był bardziej z ludzką twarzą. Przy okazji powiem, że kolonializm generalnie nie był taki zły złe było zapędzanie Indian, do pracy w kopalniach, gdzie dostawali doła i, i umierali, bo psycha im się dała w kopalniach. Dla Indianina to nie jest normalne w kopalni pracować. Lepiej było, jak pracowali w polu, ale oczywiście źle, że ich wyzyskiwano. Źle też, że zrowadzono niewolników, tylko że niewolnictwo było czymś powszechnym. Nie żebym tutaj bronił kolonializmu, ale też nie należy go demonizować. W każdym razie jest takie coś, że kraje lubią sobie nawzajem zachodnie wytykać Często na linii katolicyzm, protestantyzm, ale czasem na innych liniach, że nasz kolonializm był bardziej z ludzką twarzą. No to jest taka teoria, że katolicy to się bardziej żenili z tymi Indiankami, że robili to co Hiszpanie, że żenili się z tymi Indiankami, że, że zakładali z nimi rodziny. Co prawda, najpierw, często czasem najpierw je zgwałcili, ale później zakładali z nimi rodziny i stali się być mili. I Francuzi też, proszę bardzo, śluby z Kuronkami na przykład w Kanadzie, Nowej Francji. Natomiast Anglicy nie, nie, nie dzikus musi odejść, nie? bo tu nie, nie może być moja różowa skóra pomieszana z brązową, paskudną, wiecie o co chodzi, tak? Nie, nie, nie ma niczego takiego. Anglicy byli purytanami i rzeczywiście um, mieli problem z każdą innością niektórzy sami się wynieśli ze względu na swój fanatyzm zostali wyrzuceni z Anglii więc nie byli typowymi anglikami um, znacznie bardziej luźno to było wszystko traktowane na południu tylko na południu są cirokezi nie irokezi tylko cirokezi i tam było trudno um, o indianki które by chciały Zawrzeć małżeństwo. Także to są w dużym stopniu przypadek, ale na przykład zobaczcie, Portugalczycy uprawiali kolonializm pod tym względem, o jakim teraz mówimy, tak jak, jak Anglicy. Natomiast Holendrzy, chociaż protestanci, uprawiali kolonializm mniej więcej tak jak Hiszpanie. To znaczy, Holendrzy to w ogóle zrobili, ich kolonie to w ogóle jest coś zupełnie innego niż kolonie wszystkich innych, bo. Holenderskie kolonie to tak naprawdę to są powielanie obrazu giełdy towarowej. To były bardziej faktorie handlowe niż kolonie w tym czasie typu XVII wiek, więc na przykład New Amsterdam to była taka bardziej kolonia handlowa, faktoria handlowa, w której każdy miał te same prawa brać udział w gospodarce. I tak dalej. To, to prawodawstwo posłuży później do ustawodawstwa na całe Stany Zjednoczone, więc to żyje tradycja holenderskiego dobrego prawa, jak wykazał Russell Shorto w, historii, w, w swojej książce Amsterdam Historia najbardziej liberalnego miasta na świecie Wykazał, i ale nie tylko on, że e, duch prawa dla wszystkich ludzi to jest duch holenderski i to jest duch faktorii handlowej, więc on jest widoczny w prawodawstwie. USA od deklaracji niepodległości do dzisiaj. I do dzisiaj to Nowy Jork ma najbardziej interesujące prawa, na których się wzoruje, ze względu właśnie na to, przede wszystkim, że to kiedyś był Niły Amsterdam. I kiedyś musiał przygotować. Bo to jest tak, te, te, te kolonie angielskie one były. Przygotowane z myślą o Anglikach, natomiast kolonia holenderska była przygotowana z myślą o wszystkich ludziach, którzy chcą handlować. Więc, dlatego Holendrzy jak najbardziej też mieli takie um, otwarty stosunek, może niekonieczny na Indian, ale generalnie otwarty stosunek i się, e, że na przykład z Portugalkami i tak dalej. Żeby było śmieszniej, Portugalczycy w, w Brazylii na przykład, i tak dalej, że, żeby było śmieszniej. W, w Brazylii często był taki związek, że bo. W XVII wieku Holandia na chwilę, na chwilę Portugalczykom zabrała Brazylię i było dużo takich małżeństw Holender i Portugalka, i ci Holendrzy tam zostali i zaczęli gadać po portugalsku raczej niż odwrotnie. Nie, nie udało się narzucić swojej kultury, ale skąd się tam wzięły te Portugalki tak masowo? No właśnie dlatego, że Portugalczycy uprawiali kolonializm tak jak Brytyjczycy, czyli sprowadzali masowo swoje kobiety, żeby nie musieć żenić się z Indiankami. Portugalczycy też sięgnęli znacznie w większym stopniu po czarną siłę roboczą z Afryki niż, niż Hiszpanie, którzy próbowali początkowo Indian do tego przysposabiać. Więc ta oddzielność rasowa jest dosyć typowa dla kolonializmu angielskiego i portugalskiego, a otwartość dla Holendrów, Francuzów i Hiszpanów. Czyli widzimy już, że podział nie następuje według podziałów religijnych, tylko takich raczej co się da, czego się nie da i um, potrzeb chwili plus ideologia, tak, ale ta pozareligijna ideologia kraju. Czyli nie ma czegoś takiego jak katolicki i protestancki kolonializm. I te terminy są bez sensu, bo one nic nie wyjaśniają, więc należy je wyrzucić. Ale i tak jest często tak, że w Anglii się uważa, że jest coś takiego jak katolicki kolonializm i że to jest ten brutalny gwałt na Indiance, a potem zmuszenie jej do ślubu. Nic takiego, nie zawsze to tak wyglądało, to jest przesada, to jest legenda Negra. I tak samo się mówi, że Anglicy są takimi rasiolami, że nigdy by w ogóle z Indianką do wyra nie poszli, co też jest bzdurą. Zresztą jest nawet historia piękna o Johnny Smithie i Pocahontas i tak dalej, więc to widzimy już, że południe to Virginia była znacznie bardziej otwarta pod tym względem, ale generalnie rzecz biorąc rzeczywiście Anglicy przez to, że tam było dużo sekciarzy i tych purytanów, to oni byli ostrożni w ogóle z ludźmi spoza swojej kongregacji, a więc także i Indian. I nie chodziło to o rasizm, tylko raczej o taki elitaryzm, ekskluzywizm religijny, także... Krótko mówiąc, nie ma czegoś takiego jak katolicki i protestancki kolonializm, mimo że Anglicy i Hiszpanie, zwłaszcza i czasem też w Polsce, się próbuje budować jakąś wyższość moralną wokół tego, co jest głupie. Dobra, więc dlatego to jest mit. Kolejna rzecz to jest to, że imperium brytyjskie upadło, jak wszystkie inne um imperia. I w związku z tym zostało zastąpione przez imperium amerykańskie. Otóż oświadczam wam, że te wszystkie rzeczy, które pisał Toynbee o upadku imperiów, to jest stek bzdur. Ja o Arnoldzie Toynbim. Mam oddzielny film, gdzie obalam wszystkie te teorie tych ludzi, którzy chcą w jednym zdaniu ująć całą mądrość i doświadczenie świata, co się nigdy nie udaje, a i tak próbują. Czyli tych wszystkich Mackinderów, Spenglerów, Konecznych, Toinbiego, wszystkich ich rozwaliłem w jednym filmie bez najmniejszego trudu. Po prostu ludzie uważają, że wow, jaka piękna teoria! Teoria to tylko teoria, nie należy się przyzwyczajać, zazwyczaj jest bzdurna. Wszystko, co oni napisali, było najczęściej jednym wielkim brandlingiem. Nacjonalistycznym, u Spenglera niemieckim, u Konecznego polskim, i tak dalej, u Makindera angielskim, i tak dalej. Trzeba na takie rzeczy uważać, na te wytwory nacjonalizmu, które się bierze za jakąś wielką naukę. Oświadczam wam, że nigdy się czegoś takiego, coś takiego nie stało, że zostali hisz... hiszpańskie imperium rzeczywiście zbudowało było na trochę innej ideologii niż ideologia holenderskiego czy angielskiego. Imperium, więc można powiedzieć, że Imperium Hiszpańskie upadło i zostało zastąpione przez Europę Północną, i to zastąpienie trwa do dzisiaj. Więc nie ma niczego takiego, że potem Holendrzy, potem Francuzi, potem Brytyjczycy, potem Amerykanie, i teraz w przyszłości kto? No Congłow. Nie ma czegoś takiego. Jest Holendrzy, Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie. Dzisiaj. Tworzą jedno wspólne imperium, które nazywa się The West. West is best, baby. West is best. Zachód jest najlepszy. To jest jedno nasze wspólne imperium. I to imperium to jest imperium, które powaliło Niemcy podczas I wojny światowej, podczas II wojny światowej, i to imperium w sensie Zachód. Zmusiło Niemcy do bycia częścią siebie po II wojnie światowej z pożytkiem dla całej ludzkości. I to jest to, co się stało, i to jest to, co jest. To jest naszym imperium jest NATO. To jest imperium. I nie będzie kolejnego, bo nie ma najmniejszego powodu. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby było jakieś kolejne. Więc to są wszystko bzdury. A jeżeli chodzi o resztki imperium brytyjskiego, to w sensie finansów, w sensie. Wpływu na finanse znacznych połaci świata, w sensie londyńskiego rynku kapitałowego, Imperium Brytyjskie jako brytyjskie, nawet nie jako część ogólnego zachodniego imperium, ale jako Imperium Brytyjskie żyje jak najbardziej nadal. Nie można interpretować rzeczywistości na zasadzie, że Amerykanie wyparli lub przyjęli Brytyjczyków, bo w wielu rejonach świata. Na przykład wyspa Diego Valdez, to jest baza brytyjska i Amerykanie grzecznie, czy możemy się To samo jest w Bahrajnie, w Djibouti jest, było podobnie długi czas. Wiele jest baz, których to Amerykanie gdzieś nie prosią, czy mogą. Więc ta, to jest znacznie bardziej partnerska relacja, mimo wszystko, niż się uważa. Dobra, następna rzecz. Część, żeby nie było, że tylko w tych Amerykanów jadę znowu. Część mądrości Amerykanów polega na tym, że oni nie, nie upokorzyli zanadto Brytyjczyków i raczyli się z nimi coraz częściej dogadywać. Dobrze. Kolejna rzecz, statut kaliski. Statut kaliski to jest rzecz, którą, jak wiadomo, Olszański czy inni sobie zapisali tam zupełnie coś innego niż tam było. Bolesław Pobożny wymyślił status, kal, statut kalicki, kaliski. To było po to, żeby skorzystać na tym, że Żydzi są niechętnie widziani w wielu częściach świata. Między innymi król Edward I wywalił Żydów z Anglii. To było chyba około 1290 rok. Ale to zanim jeszcze się to stało, jest Kaliski to jest chyba tylko 1268. Miałem sprawdzić, ale oczywiście zapomniałem. W każdym razie ważne jest, co w nim było. No, nie było w nim to, co odczytywali Olszański i ten drugi śmieszny, bo oni, oni sobie tam włożyli, co tam chcą. I to jest najbardziej zabawne, że nikt nie powiedział, że oni to, co oni przeczytali, to był pseudostatut Kaliski. I po prostu to była manipulacja i za to zostali zaresztowani. A oni potem gardłowali i nikt im nie... W nie, jakby nie, nie kontrował to, co, co ciekawe. Polska to jest taki kraj, którym historia jest bardzo ważna, kiedy chodzi o żołnierzy przeklętych, czyli kilka tysięcy gostków, którzy latają po lasach. Natomiast jeżeli chodzi o ważne rzeczy, co trwały setki lat, to nikt nie oponuje, nikt nie myśli, że. No w każdym razie to czy, czy w związku z tym statut kalicki należy ocenić pozytywnie? Nie. Bo specjalne prawa osadnicze generalnie nie są dobrym pomysłem, generalnie rzecz biorąc, ale jeszcze osadnictwo w miastach i wsiach na prawie niemieckim, które było wtedy modne także, na przykład na prawie magdeburskim i, i tak dalej, można ocenić z przymrużeniem oka, ponieważ właśnie nie było niezależności sądowniczej, było, było stopienie sądownictwa w jedną całość. Natomiast osobne sądownictwo dla Żydów jest złym pomysłem nie dlatego, że to jest dla Żydów, tylko dlatego, że w ogóle osobne sądownictwo jest złym pomysłem. No ale to było w czasach, kiedy biskupi mieli własne sądownictwo, miasta miały własne, chociaż miały też wójta jako przedstawiciela księcia lub króla, więc to nie jest takie proste. No, ten dosz, też starostowie też by reprezentowali de facto władców, więc y, natomiast stopień oddzielenia sądownictwa to jest problem. i Wszystko inne tam nie jest w ogóle żadnym problemem. Więc ja statut Kaliski oceniam negatywnie, ale z zupełnie innego powodu nie? I, i przede wszystkim ja wiem, co tam jest napisane. Dobra. Y, kolejna rzecz to widelec. Ja o widelcu nagrałem kiedyś osobny film, możecie go rozpoznać po tym, że y, w... Na screenie jest, no cóż, widelec użyty. Widelce są znane takie dwu. różne są znane od starożytności. W średniowieczu jadło się mięso palcami. Zazwyczaj nie używano widelca. Brano po prostu kawałek mięsa i chwytano za kość i obgryzano. To było, i to nie było jakieś tam barbarzyństwo czy coś, bo się mówi, że. W średniowieczu elity żarły mięcho palcami fuj, a potem renesans i widelec. Nie, to nie można tak powiedzieć, bo widelec był znany od czasów starożytności Był trochę odium przeciwko Widelcowi, dlatego że nie wiem, czy wiecie, że Widelec był dwupalczasty długo, bo jak mają trzy, to przypomina diabelskie widły i był problem trochę z widelcem, więc widelec był tak trochę, wchodził wolno. Poza tym były te zwyczaje łowieckie i wszystkie dynastie, które miały fioła na punkcie łowiectwa i myśliwstwa, nie lubiły widelców i chciały jeść mięso palcami. To był wybór, a nie kwestia, że nie znamy. Więc to jest kompletny już absurdy i w, w Polsce Widelec upowszechnił się w tym samym czasie. Widelec trójpalczasty i dwupalczasty w obu wersjach upowszechniły się w XV wieku, bo Włosi pierwsi zerwali z tym, że a tam no dobra, no to przypomina widły, no i uj, tak. I w związku z tym widelec w naszej formie, takiej trójpalczastej albo czteropalczastej, się pojawia. We Włoszech w wieku XIV i XV i mniej więcej Polska i Francja są tak samo, w tym samym czasie wprowadzają te widelce. Natomiast w czasach rządów późniejszych Walezjuszy niż, niż Franciszek I, w widelce trochę są passé we Francji, właśnie dlatego że dlatego, że tam była ta kultura łowiecka i tam gardzono po prostu. Uważano, że to jest trochę takie, no cóż, takie mami-synkowate mami trochę. To jest tak jakby użyć serwetki, kiedy przecież wiesz, że się nie ochlapiesz. Tak to było traktowane. Dobra, kolejna rzecz. Dlatego jest taki kontrast, bo nasza... Nasza szlachta to była pierzyna, łacina i tak dalej, a szlachta francuska drugiej połowy XVI wieku to były wojny domowe z protestantami i ciągłe walki, więc inny styl. Czy w Chinach dzisiaj panuje komunizm, a może to jest w ogóle najbliżej do Chin, do tego co Chiny teraz mają, to najbliżej jest do faszyzmu, czyli generalnie prawo jakieś tam jest poza tym i, i, i ono nie jest oparte na klasowości, nie ma tam jakiejś tak naprawdę, no mówi się o przewodniej roli klasy robotniczej, te slogany są, ale one nie są... Nie są tak na co dzień widoczne. W każdym razie no są te spędy robotnicze, są te fronty robót, i takie rzeczy są. Czyli te, ten jakby ta, ten kulturowy element komunizmu jest. Natomiast tak naprawdę Chiny to jest raczej państwo faszystowskie. To znaczy, oni możesz robić, co chcesz, możesz założyć. Może założyć stragan z peróweczkami, One nie są sanepidowe, bo rząd ma gdzieś, czy ludzie się zatrują, czy nie. Natomiast jeżeli zatruje się ktoś ważny, to masz problemy takie, że nie wyjedziesz za granicę, masz, masz problem generalnie. Ludzie są oceniani według kryteriów przydatności społecznej i tak dalej. To są cechy faszyzmu, a nie komunizmu i raczej, znaczy w komunizmie też było, że od każdego według jego możliwości, dla każdego według potrzeb, ale takie ocenianie wyłącznie z punktu widzenia, że musimy rosnąć, musimy być potęgą regionalną. Chiny nie są potęgą regionalną w przeciwieństwie do Francji i Wielkiej Brytanii, ponieważ w swoim regionie mają poważnych kontenderów, takich jak Japonia, takich jak Kora Południowa, natomiast i Australia, natomiast natomiast chciałyby bardzo, Indie też, natomiast Europa nie ma, dla Europy Rosja nie jest żadnym przeciwnikiem, wbrew temu co się mówi, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Znaczy Europa. W Europie są dwa mocarstwa Wielka Brytania i Francja. Przez to, że one żyją w dobrych stosunkach z całą resztą Europy, to można powiedzieć, że Europa jest imperium. Ale tylko na tej zasadzie nie, że Unia Europejska czy coś. W każdym razie Chiny by bardzo chciały to jest taka typowo faszystowska cecha, że nieważne jak, nieważne co byleby potęgą byśmy byli my. To jest faszyzm, bo komunizm się nie interesuje takimi rzeczami. Komunizm się interesuje równością wszystkich ludzi, tworzeniem nowego człowieka, tworzeniem nowego świata. To jest komunizm. Więc to, co jest w Chinach, to że niby wszyscy są równi, ale tak naprawdę ważniejszy jest zawsze wojskowy od cywila i partyjny członek partii od nieczłonka partii, to pokazuje, że jest to raczej taka hierarchiczna struktura faszystowska. Dobra, kolejna rzecz, że nowe Amsterdam to już o tym mówiłem, więc to króciutko że nowe Amsterdam i jakby zaangażowanie państwa holenderskiego w, w Stany Zjednoczone, że to jest jakby na próżno. Tak, że New Amsterdam jest na próżno, bo potem zaraz Anglicy to zdobyli i że New York zresztą dwa razy musieli zdobywać. Więc, że to, że to takie trochę jak krew piach. No właśnie nie, dlatego że holenderskie prawa przetrwały i Stany Zjednoczone z tego profitują. I Amerykanie o tym wiedzą w Nowym Jorku jest pełno holenderskich nazwisk. Oni się uczą o tych wszystkich wanułykach i tych innych ważnych postaciach z historii, sklujerach z i tak dalej. I to, to do dzisiaj profituje w tym, że Amerykanie doskonale wiedzą, że Holendrzy byli ważni w ich historii ich kraju i e, mają doskonałe relacje z Holandią z tego powodu. Holandia jest zawsze czwartym lub piątym partnerem. Gospodarczym Stanów Zjednoczonych i tego by prawdopodobnie nie było, gdyby nie te dobre wspomnienia. Natomiast krwią w piach jest niestety zaangażowanie szwedzkie w Delaware, w rejonie dzisiejszego, tam gdzie jest stan Delaware. Tam była Nyja Sferia, Nowa Szwecja, i to poszło zupełnie w piach, i dużą rękę do tego przyłożyli, że było śmieszniej Holendrzym. To taka propo, jak pytaliście, czy Holendrzy ze Szwedami dobrze żyli w XVII wieku. No niekoniecznie. Szwedzi skopio, skopiowali Wilhelmus van w postaci Ach, jota kungarike". Tak, ale hieruolstwo gotów na tą samą melodię co Wilhelmus śpiewali. O czym piszę w mojej książce o Szwecji, Frithjof która jest o XVIII-wiecznej Szwecji, ale można tam także poczytać o XVII-wiecznej Szwecji i ich relacjach z 17 wieczną Holandią, jak również o XIX-wiecznych rzeczach. Dobrze, także dalej, e, no jedziemy dalej. że e, Że los chłopów na zachodzie i na wschodzie, jakby uległ e, Europy, uległ rozdwojeniu, że wcześniej sytuacja chłopów była podobna na zachodzie i na wschodzie. To nieprawda. Już w, nie w XVII wieku, tylko już w XVI wieku. W Anglii są tak zwane: jak to to było, encroachments, jakoś tak to się nazywało. Miałem sprawdzić, nie sprawdziłem. Grodzenia terenu, które powodowały, że chłopi biedni zasilili generalnie rzecz biorąc taką biedotę najemną, a bogaci stali się farmerami i przemysłowcami de facto, tak, no, takimi biznesmenami. Więc historia, więc już mamy na przykład Anglię i kompletnie inną sytuację. Skrajne rozrastyjanie chłopstwa już w wieku XV i XVI. I jak ktoś nic nie miał i się tam pałętał po wsi, to jeszcze Elżbieta Tudor walnęła go ustawą przeciwko włóczęgostwu, więc poszli do miast głównie i tak się miasta zaczęły rozwijać. I zostali sami bogaci chłopi, do dzisiaj tak jest, nieliczna, bogata chłopstwo. W Szwecji chłopi nie zostali nigdy zmiażdżeni przez szlachtę, zachowali swoją wolność w ogromnej wielkości większości, Około 60-70% szwedzkich chłopów, właśnie tych bynder, uprawiało frelsy, jurt, czyli ziemię wyzwoloną, więc nie. Więc, I to jest od średniowiecza, tak, więc głębokiego. Więc to nie jest tak, że już załogi wikińskich statków składały się z jarlów, czyli tych paniczyków, plus wolni chłopi przecież, którzy stawali się na ten czas wolnymi wojownikami. To nie było tak, że też byli wyłącznie full-time job, wojownicy. Nie, dołączało się mnóstwo chłopów właśnie. Te, ci ludzie, którzy tam plądrowali albo handlowali, to byli też chłopi, więc ta, ta, ta szwedzka taka swoboda chłopów i to, że oni biorą udział we wszystkim, co dotyczy Szwecji, co dotyczy wikingów i, i że podobnie było w Danii i też, ale Duńczycy mocniej przykręcili ślub, śrubę chłopom w końcu, w nowożytności. Ale, ale i tak w Szwecji było najlepiej. W każdym razie sytuacja chłopów jest wszędzie kompletnie inna. Są chłopi żołnierze w Hiszpanii czasów rekonkwisty, którzy są wolnymi, jak ptak, wojownikami, oni się nazywali caballeros oni się nazywali servientes chyba, czy jakoś tak. To było takie drugie rycerstwo, które było chłopstwem uzbrojonym, i ono się potem przekształca w szlachtę drobną w dużym stopniu, więc nie, nie ma czegoś takiego. Znaczy, to, to jest ten nadmiar szlachty, który znamy z historii tylko Hiszpanii i Polski, i tutaj ja się nie zgadzam z Kamilem Janickim, że nieprawda jest, że polska szlachta była. On, on kompletnie nieprzekonujące są jego dowody. Że szlachta nie była aż tak wiele liczniejsza w Polsce i Hiszpanii. Była i to wynikało z tego, że w Polsce król stracił, um, stracił kontrolę nad Sejmem i nad tworzeniem nowej szlachty, a w Hiszpanii właśnie nad tymi kawaleros którzy się stali kolejnymi warstwami szlachty. I tylko w tych dwóch krajach nastąpiła taka właśnie Inflacja tej szlachty. Dobra, więc, no, ale to tak o szlachcie znowu miało być o chłopach. No więc y, widzicie, że losy chłopów wschodu i zachodu Europy są odmienne już zanim się jeszcze tworzy tak zwana. Gospodarka folwarczno-pajściźniana na wschodzie, a i na rzece Łabie jest przepaść między dwoma światami, bo to też nie jest prawda, dlatego że są wolni osadnicy chłopcy, holendrzy, czyli tak naprawdę najczęściej hanowerczycy i oldenburczycy, którzy mówili w Platt deutsch, więc trudno ich było od Holendrów oddzielić. Holendrzy nie potrzebowali te, tyle osadnictwa, oni tam trochę na żława. W każdym razie. Hmm, sam ten fakt, że właśnie ci wolni osadnicy co chwilę i tak dalej, i, i trochę pańszczyzny jest przecież w Prusach też, także na zachód od Tułaby też trochę jest. To nie jest takie wszystko proste. To są takie, z tego jest zbudowany też ten mit, że Polska była spichlerzem Europy. Polska była spichlerzem dla Holendrów do momentu, i, do momentu kiedy zbudowali sobie na polderach własne rolnictwo, które istnieje do dzisiaj, a to miało miejsce w 1580 i 90 latach, więc Polska jest spichlerzem nie Europy, tylko Holandii i, i troszkę Anglii i głównie w latach 1510, 20 do 1500. 80, więc tyle samo, ile w Polsce trwa tolerancja. Więc może też być takie coś, że straciliśmy biznesy, staliśmy się bardziej wredni i Jezuitom łatwiej było namówić ludziom, żeby nie wyjeżdżali za granicę i że się to w to katolstwo, żeśmy się wpadli. Często tak jest, że jak kraj jakby traci swoje możliwości takiej wypłynięcia na szerokie wody, no ale Holendrzy mieli prawo zasiedlić. Przysposobić swoje poldery, tereny odebrane morzu, żeby tam stworzyć y, rolnictwo, prawda? No, to, to trudno mieć pretensje w każdym razie. Dobra, no tutaj jest ten mit, że pierwsza RP jest podobna do Unii Europejskiej. W pierwszej RP dominowali Polacy i to, co chcą Polacy, zawsze przeważało. Litwini czasami stawiali sprawy na ostrzu noża. Litwini i Rusini de facto, bo Wielkie Księstwo Litewskie to było więcej Rusinów niż Litwinów. Stawiali czasem sprawy na ostrzu noża, Kazimierz Jagiellończyk i kilku innych władców próbowali utrzymać oddzielny ustrój dla obu połówek i tak dalej. Polacy nieustannie czynili nadużycia, rację ma lepszy komentator, że można w pewnym sensie powiedzieć, że Polacy sfałszowali umowy z Litwą i zawsze dążyli do tego, że to był jeden kraj, a Litwini nie chcieli tej anarchii szlacheckiej i... Problem polega na tym, właśnie i tutaj Kamil Janicki ma rację, że jak przyszli Jagiellonowie, to szlachta polska ich nawet nie szanowała i nie robili na nich wrażenia. W związku z tym domagali się coraz większych przywilejów, mieli coraz mniej wstydu. Wobec Ludwika Węgierskiego jeszcze tak nie hasali, bo to był jednak antygaweńczyk, i to było trochę wstyd. No w każdym razie od Unii Europejskiej różni wszystko. Tak? O tym był osobny film. Unia Europejska jest sojuszem. Polska była państwem bez urzędników i bez struktur państwowych. No, no nie ma żadnego podobieństwa. Polska przypomina raczej Kozaków, Mongołów. Przez to, że wojownicy o wszystkim decydują, współczesną Libię. To są te, to, jest, to jest to, co właściwym jest. Nie jest żadnym pierwowzorem, ani prekursorem, ani niczym takim Unii Europejskiej. Unia Europejska jest sojuszem takim samym jak NATO, tylko bardziej na gospodarkę nastawionym, ale obronnym też. Nie ma żadnego podobieństwa między tymi dwoma tworami. O tym jest cały oddzielny film, więc pozwolę sobie przejść do, do następnego mitu. Następny mit to jest, że demokracja wszędzie jest the best. I że wystarczy wprowadzić demokrację i tak dalej. To jest mit wyznawany w Stanach Zjednoczonych, który polega na tym, że Amerykanie, jak powstali, to powstali jako niezależne państwo, bo wcześniej byli czymś w rodzaju Irlandii, to znaczy takim dodatkowym królestwem pod władzą brytyjską. Mówiono nawet zresztą, że w Ameryce pojawiła się Druga Irlandia. Oznaczało to, że Ameryka przekroczyła il, liczbę, znaczy do, dogoniła liczbą ilość mieszkańców Irlandii, to miało miejsce w połowie XVIII wieku i Anglicy mówili, że to, to musimy teraz pomyśleć nad takimś ustawodawstwem specjalnym, może nie wiem, i stąd były te różne pomysły Amerykanie mieli własne pomysły, pomysły się nie pokrywały. Jak wiadomo, Ameryka, Anglicy byli skłonni Amerykanom dać miejsca w parlamencie. Amerykanie chcieli, żeby ich lokalne, mini parlamenty, takie jak House of Vargas w Virginii, były uznane za równorzędne bez parlamentu brytyjskiego. To Brytyjczycy się za głowę chwycili i była wojna. W każdym, razie, w każdym razie, Amerykanie powstali jako demokracja od razu. Trochę elitarystyczna, ale jednak. I oni nie rozumieją, że wolność i demokracja nie muszą iść w parze. Trzeba im za każdym razem przypominać. Spójrzcie na Turcję, piękne wybory i co z tego, tak? Ogłupiała propaganda i ludzie robią to, co chce Erdogan. Więc jak była arabska wiosna, to był ciekawy kontrast między Brytyjczykami, którzy wiedzieli, że będzie burdel, i Amerykanami, którzy uważali, że będzie super. No i potem się okazało, że poza Tunezją wszędzie rację mieli Europejczycy. Zresztą Francuzi, na przykład, i Brytyjczycy mówili, że w Tunezji to może się uda, ale gdzieś indziej to nie. Więc rację mieli 100% Brytyjczycy, Amerykanie mieli ją w 10% tylko, jeśli w ogóle. I trzeba było przywrócić dyktaturę wojskową w Egipcie, żeby to nie powstał kolejny Pakistan, sponsorujący terroryzm na całym świecie, czy Iran. I sami Egipcjanie nie wiedzieli, jak to się może skończyć, i elity wojskowe wkroczyły i tak jak dawniej był Hosni Mubarak, to teraz jest Muhammad, Muhammad al-Sisi. No i dobrze, bo niektóre kraje po prostu nie nadają się do demokracji i tyle. To, to jest, więc nie, nie zawsze jest tak, że demokracja jest the best. Jest jeszcze demokracja tajlandzka. Wiecie, jak działa demokracja tajlandzka? Generałowie stają się politykami i przekupują przysłowioną miską ryżu masy. A warstwa średnia mówi cenzus, cenzus majątkowy, cenzus edukacyjny, cokolwiek, byle ta masa ciągle nie wybierała tych popieprzonych generałów. Tak może też wyglądać demokracja. Popieprzeni generałowie wybierani przez ciemną masę, która jest utrzymywana w, ciemnoty, w ciemnocie, a klasa średniej wszyscy ludzie wykształceni w zasadzie jak jeden mąż drobne męszczaństwo i tak dalej. Specjaliści, naukowcy wszyscy mówią, niech żeż będzie w jakikolwiek census, żeby nie było tak, że ludzie, którzy nic nie wiedzą, o niczym głosowali, bo znowu wybierzą, wybierą tych popieprzonych generałów. Więc census majątkowy, rzecz, która była, i, I edukacyjny to, to mniej, ale majątkowy w Europie oczywista w XIX wieku, a potem zrobiono wielkie ryzyko, które, w którym my ciągle jesteśmy, czyli że zwykli, prości ludzie mogą mieć jakąś wiedzę, która wystarczy do dokonania jakiegoś sensownego wyboru politycznego. Tajlandia nie przeszła tego okienka i chyba nie przejdzie. Więc może być różnie. Więc niepełna demokracja jest czasem nawet lepsza od pełnej. Więc najważniejsze, żeby był nie demokracja, tylko najważniejszy był liberalizm. Dobre prawa, obowiązki rządu wobec obywatela, a nie tylko obywatela wobec rządu. To nie tak, że obywatel jest mięsem armatnim i jakimś glebą do, dla ambitnych polityków, tylko tak, że człowiek to jest, to jest człowiek, to jest przez duże C. To musi być. I z wysokiego C. Yy, dobra, kolejna rzecz to to, co ostatnio przy okazji Jordanii mi przyszło do głowy, że Brytyjczycy nie byli bierni w Palestynie i nie wiedzieli, co zrobić, i oddali to ONZ-owi, tylko oddali to ONZ-owi w dobrej wierze, a potem próbowali nadal jeszcze regulować te kwestie. I śmiem twierdzić, że Brytyjczycy zobaczcie sobie odcinek o Jordanii śmiem twierdzić, że Brytyjczycy utrzymywali Bliski Wschód w lepszym porządku i to mimo zimnej wojny, Narastającej ze Związkiem Radzieckim, który wszędzie podminowywał wszystko. Brytyjczycy bardziej fachowo, że tak powiem, zarządzali kryzysem bliskowschodnim niż to robią dzisiaj Amerykanie, niż to robili Amerykanie w latach 70., 80 czy kiedykolwiek. I to mimo, że Związek Radziecki zdążył zniknąć i tak dalej. Amerykanie po prostu nie umieją rozwiązać tego problemu i przestańmy wreszcie na nich patrzeć jak na bogów. I ja tego nie mówię, dlatego że Trump może wygrać i będzie trzeba myśleć samodzielnie, chociaż też, ale generalnie mam takie, zaczyna mnie trochę wkurzać, że patrzenie na Francję czy Wielką Brytanię jako jakieś kraje, które swoje już mają za sobą, tak jak już powiedziałem, imperium zachodnie jest całością, więc to jest bzdura. Nas, Europejczyków Zachodnich, włącznie z Polską, licząc, powiedzmy, że jesteśmy takim prawie że zachodnim krajem, jest więcej niż Amerykanów i jesteśmy ważniejsi od Amerykanów dla sprawy wolności i, i um, jako całość. Więc, więc przestańmy mieć te głupie kompleksy europejskie, przestańmy mieć kompleksy wyższościowe polskie, bo one są bez sensu. Jesteśmy krajem średniej wielkości o. W gospodarce niewiele większej od Szwecji, szwedzkiej, mimo że Szwedów jest cztery razy mniej, ale przestaniemy mieć kompleksy niższości europejskie wobec Ameryki. Powinniśmy mieć raczej wyższościowe, jeżeli już, a najlepiej żadnych. Dobra, to tyle. Yy, zobaczmy, co tu mamy. Yy, yy, tak. Yy, tak, moja historia bez mitów może robić zupełnie na serio, jako, jako przeciwwaga dla Roszkowskiego. Oczywiście, no po to to było napisane. To jest polemiczna historia, liberalnego jego punkt widzenia. A liberalizm jest po stronie zwykłego człowieka, a nie żadnego biznesu. Normalny liberalizm to są prawa człowieka, a nie jakieś tam biznesy. Nie, kapitalizm nie, prze, nie przeżywa żadnego kryzysu zachodni. Wschodni kapitalizm przeżywa kryzys, bo nie, nie da się tak do końca zrobić. To Sławość Żyżek ostatnio też mówił, że połączenie autorytaryzmu i kapitalizmu to profituje dla Rosji i Chin. Nie, nie profituje. To stworzyło niestabilne państwa, w których coraz wszystkie inwestycje zaczynają uciekać stamtąd nie. Kryzys przeżywa właśnie autorytarny kapitalizm. Natomiast czy zachodni kapitalizm przeżywa jakiś tam kryzys? No może w tym sensie tylko, że korporacjom czasami jest trochę za dużo wolno i, i tak dalej. Ale Unia Europejska się bierze za korporacje, także nie jest tak źle, bo najważniejsze, żeby były takie same warunki walki handlowej, że tak powiem, konkurencji dla wszystkich. Dobra, widzę, że tutaj dużo, dużo tego napisaliście, a ja tak nie za bardzo mam czas teraz na, na duże QA. Również pozdrawiam. No, po co oglądać głupoty, typu jakichś kolejnych ruskich wariatów. Po co to? Po co to? Należy. Należy odkręcać kłamstwa, a nie się nimi napawać. Jeszcze można powiedzieć, że jeszcze można powiedzieć ewentualnie, że za Kazimierza Wielkiego do momentu, kiedy on nie zauważył, jaką mu możliwości sprawiają, przynoszą prusy królewskie. One się zbuntowały przy krzyżakom i przyłączyły de facto same do Rzeczpospolitej, a Kazimierz Jagiellończyk to z tego profitował. I wtedy należało y, spróbować osłabić przywileje szlacheckie. Ale ponieważ miasta każde mówiło oddzielnie i wszystkie atakowały się nawzajem, a i nie było takiego hanzaatyckiego zmysłu w polskich miastach, że miasta stoją razem, Miasta konkurowały, niszczyły sobie. Potem to było dalej, tak? Nie? Akademicy krakowscy zniszczyli no to było też z powodu niechęci do Jezuitów, ale wcześniej niszczyli Lubrańskiego pomysłu, żeby to nie był Jezuita, żeby był uniwersytet w Poznaniu, ale. Miasta nawzajem sobie dogryzały i przeszkadzały, natomiast szlachta była niestety solidarna, więc Kazimierz Jęgielczyk jest winny tylko temu, że nie potrafił spojrzeć ponad to, co się dzieje wokół niego, nie przewidział, więc nie zbawiał ludzi wbrew ich woli, co czasem trzeba robić, niestety. Tylko po prostu tak to wygląda. Błędy Zachodu i, i USA po upadku ZSRR, no jakie? No, ewentualnie można by powiedzieć, że, no co, no, petrodolary są błędem czy nie? Trudno powiedzieć, raczej nie. No, czy odejście od standardu złota jest błędem czy nie? No Chyba nie. Wiecie, że gospodarka, my, my narzekamy na tą gospodarkę inflacyjną, jaka jest, ale tak naprawdę. To gospodarka oparta na złocie to jest gospodarka nieustannej drożyzny, nie wiem czy wiecie, i że ludzi na nic w zasadzie nie stać, więc już lepsza jest ta inflacyjna obecna. To też jest taka, takie trochę. O to na pewno, tak, to jest największy błąd. Takich państw nie należy. I w ogóle ja uważam, że ONZ w tej formie, w jakiej się o nim mówi, czyli ONZ w tej formie, że tutaj razem coś robimy i mamy Komisję Praw Człowieka. Nie, z takimi państwami jak Chiny i Rosja nie masz Komisji Praw Człowieka. Po prostu to jest kompromitacja. Natomiast ONZ jako takie miejsce, gdzie się cały świat spotyka i sobie tam się kłóci, to okej. Okay. No dobrze, to, to tyle, słuchajcie. Za, zapraszam na osiemnastą. Będzie wywiad z Kelthuzem czy Keltuzem. Nie wiem, jak on to chce, żeby to czytać. Czy on jest Kelthus czy Keltus? Nie chcę tutaj gościa sposponować z tego powodu. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego ludzie o takiej. Anarchokapitalistyczno-libertariańskiej orientacji politycznej, łapią się często na taką wschodolubną, rusofilską i Sinofilską tą propagandę. Także zapraszam na, na godzinę 18. Jeszcze raz tutaj reklamuję siebie. Także o bez okularów może było elegancko, bo to trochę nie pasują do tej epoki. Ja niestety nie mam takich śmiesznych, malutkich okularów, jakie były w tamtej epoki, jeżeli się w ogóle zdarzały i były rzadkie. Okulary to jest jeden z nielicznych wynalazków średniowiecznej Europy, nie wiem czy wiecie. Na katedrze w Strasburgu widać jednego z cesarzy, którzy, rzeszy, którzy mają okulary. Jest to najstarszy wizerunek kogoś, kto ma okulary takie jak dzisiejsze, mniej więcej. Dobra, słuchajcie. XII wiek, chyba tak. Wcześniej były tylko jakieś tam soczewki, robione takie bańki, takie, takie mydlinki puszczano jakieś bańki, takie, takie, robione takie rozmaite I, i, i to jest ciekawe, że Europa właśnie i to jeszcze. Ta, to jest jeden z bardzo niewielu wynalazków średniowiecznej Europy, bo większość wynalazków średniowiecznej Europy to są wynalazki indyjskie i chińskie. Ale nie wszystkie, nie wszystkie. Homon to na przykład przyszło z Azji, tak, ale ale na przykład podkuwanie koni to bardzo długo to, to jest wynalazek jeszcze starożytny, celtycki, i bardzo długo to był wynalazek europejski, zanim to przeszło dalej. To... Ohoho. Dobra, słuchajcie, to tyle. Także powodzonka wszelkiego, bo nam fortunam i do zobaczenia wkrótce.